Za chwilę, zanim jeszcze poproszę panią Michalinę Wiczkowską, kilka, właśnie zmiana kontekstu, przeniesienie się do Ursusa. Pozwolę sobie jeszcze kilka takich dla właśnie oczyszczenia przestrzeni wzrokowej, kilka zdjęć tutaj z tego terenu i też pokażę jeszcze kolejny powód, dlaczego jest związek między tym projektem, a o, to jest stocznia produkuje coraz mniej statków, ale na terenach zakładów, produkcji ciągników, no powstaje z kolei statek, już miał dawno wypłynąć, ale niestety śmierć Kamilianina ojca Bogusława, który był inicjatorem tego przedsięwzięcia, no, zahamowała czy spowolniła ten proces. To jest cała legenda. Ojciec Bogusław zajmuje się, jego pasją było no, opieka nad bezdomnymi. Jednym z idei, którzy zresztą mają tam przytułek właśnie na terenach zakładów dawnych. Jedną z jego pasji było to, że właśnie przywróci im godność, jak razem zbudują statek, którym opłyną ziemię dookoła. No, niestety śmierć przedczesna przerwała zaangażowanie ojca Bogusława, ale statek jest. To jest zdjęcie sprzed kilku dni, także zakłady przemysłu ciągnikowego stały się siłą, mimo woli też stocznią. Kilka dosłownie zdjęć, Ursus nigdy nie był w centrum Warszawy, raczej był poza Warszawą. Starsi mieszkańcy pamiętają włączenie Ursusa do Warszawy często jako karę za krnąbrność w 76 roku. Ta pamięć jeszcze funkcjonuje. No, To jest północna część Ursusa. Ursus jest między torami po prostu. To jest w zasadzie dzisiaj to jest twierdza, do której nie ma dojazdu ani nie ma wyjazdu. Tutaj ten szlaban, gdzie widzicie Państwo, to jest główny wyjazd na północ z Ursusa przez Gołąbki, przez Mory. I właśnie ten węzeł kolejowy, który nad którym niedługo powstanie wiadukt. Z drugiej strony też są tory, to jest z kolei linia na Skierniewice i osiedle Niedźwiadek, które jest no 100 metrów od torów, gdzie się rozpędzają ekspresy do Krakowa, także natężenie jest mniej więcej 150 decybeli w tych mieszkaniach tam. Teraz powstanie jeszcze obwodnica z drugiej strony, także będzie dodatkowe uroki. Tutaj właśnie się buduje, to będzie wiadukt obwodnicowy, który dostarczy kolejnych decybeli mieszkańcom. Ale jak te inwestycje właśnie, jak ta tutaj się skończą, no to będzie najlepiej skomunikowana chyba ze światem dzielnica Warszawy, bo będzie przy węźle autostradowym, przy dwóch liniach kolejowych, także obietnica. No to jest właśnie Ursus w budowie. Niedźwiadek i budowa obwodnicy i wiaduktu nad torami. Także. A to główna arteria Niedźwiadka, ulica Warszawska. No, osiedle, które powstało przy fabryce. Znaczy Ursus to jest fabryka. Historia Ursusa jako bytu jednostki to jest historia zakładu przemysłu ciągnikowego. Wcześniej Ursusa nie było. To było kilka wsi, które zostały potem połączone. No i jeszcze. A to z kolei widok na zakłady z osiedla Gołąbki. No i tam jest fragment tego, co jest po zakładach zostało. To jest ulica Gierdziejewskiego, która będzie przebudowana, będzie dwupasmową arterią i też fragmenty ruin po fabrycznych. Same zakłady to już nie pewno, to co jest w tej przestrzeni fabryki traktorów. To już pokażę najprawdopodobniej. Zobaczymy za chwilę pani Michalina. Także serdecznie zapraszam do podzielenia się swoją wizją i pomysłem na to, co można zrobić, co chcielibyście państwo zrobić właśnie na tych terenach. Dzień dobry państwu. Prezentację. Na początku może powiem kilka słów, kto to jest Celtic i kim jesteśmy. Naprawdę w kilku słowach, dlatego że naszym
głównym projektem, to jest właśnie projekt Ursus. Jesteśmy spółką giełdową, inwestorem, deweloperem, zajmującym się dewelopowaniem generalnie terenów poprzemysłowych. Zostaliśmy założeni w 1999 roku przez dwóch inwestorów brytyjskich i od tego czasu, czyli do roku 2011, zbudowaliśmy portfel o wartości mniej więcej do 700 milionów polskich złotych. Jesteśmy notowani na giełdzie od zeszłego roku. Zbudowaliśmy kilka inwestycji, między innymi w Warszawie naszą główną inwestycją, którą zrealizowaliśmy, w tej chwili kończymy, to jest w okolicach Służewca Przemysłowego, właśnie na terenach Służewca Przemysłowego wybudowaliśmy taki kompleks biurowo-mieszkaniowy, który obejmuje około niecałe 10 hektarów, na których powstaje w tej chwili osiedle mieszkaniowe, jak i są wybudowane 4 biurowce. W tej chwili właściwie kończymy inwestycję ostatniego biurowca i ten teren, którego jesteśmy właścicielem, czy byliśmy, będzie całkowicie zdewelopowany. Na tym miejscu powstało około 3000 miejsc pracy w tych biurowcach i tam zostanie wybudowanych około 60 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni mieszkalnej. W 2006 roku zainwestowaliśmy w teren po byłych zakładach ZPC Ursus. Kupiliśmy to od syndyka w 2006 roku jako przedsiębiorstwo w upadłości. Była to ostatnia część po zakładach ZPC Ursus sprzedana przez syndyka. Wcześniej w 2003 roku została ogłoszona upadłość zakładów ZPC Ursus, które powoli do tego roku wyprzedawały tak naprawdę swoje tereny. Przyznam szczerze, że nie wiem, w którym momencie zaczęły wyprzedawać jeszcze jako zakłady ZPC Ursus. Natomiast w 2003 roku została ogłoszona upadłość tych zakładów, został powołany syndyk do upłynienia masy upadłościowej. Zajęło mu to, jak widać, 3 lata, bo w 2006 roku sprzedał ostatnią część po zakładach ZPC Ursus nam. Przez to, że tak naprawdę kupowaliśmy przedsiębiorstwo w upadłości, kupiliśmy też bardzo dużo terenów, których normalnie deweloper by nie kupił. Inwestor w nieruchomości generalnie stara się kupić tereny, które jest łatwo zdevelopować i które są z przeznaczeniem na cele komercyjne. My, ponieważ kupowaliśmy w pakiecie, udało nam się, chcąc czy nie chcąc, kupić ponad 14 hektarów terenów, które są przeznaczone na drogi. Kupiliśmy również dom kultury, który był domem kultury już wcześniej, prężnie działał za czasów zakładów ZPC Ursus, jak również działa prężnie w tej chwili i o tym chciałabym w dalszej części swojej prezentacji Państwu powiedzieć. Kupiliśmy również tereny, które są przeznaczone w obecnym planie przestrzennego zagospodarowania pod tereny na cele publiczne, szkoły, przedszkola, również obiekt sakralny. W związku z tym cały teren, który kupiliśmy, to było 58 hektarów. Cały teren po zakładach ZPC Ursus ma 170 hektarów, natomiast plan przestrzennego zagospodarowania, który jest w tej chwili w trakcie realizacji i przygotowywania przez miasto, obejmuje obszar 220 hektarów, właśnie trochę poszerzony o tereny Gołąbek i tak naprawdę, jak Państwo spojrzą na ten slajd na dole, tereny po byłych zakładach ZPC Ursus obejmują około 20% terenów dzielnicy Ursus, czyli bardzo dużo. Ta mapa, którą Państwo widzą na dole, jest to mapa przygotowana przez jedną z instytucji działających na terenie Ursusa, prywatną, natomiast działającą bardzo prężnie, to jest e-Ursus, który jest pewnego rodzaju platformą porozumiewania się mieszkańców Ursusa, wymianą różnych myśli i kulturowych, jak i biznesowych. Ta mapa jest przygotowana przez e-Ursus, którą można nabyć w kioskach. Normalnie jest w dystrybucji ogólnodostępnej.
Jak Państwo zobaczą, jak to wygląda, jest to bardzo charakterystyczne. Myślę, że tak samo wyglądałaby mapa Gdańska i terenów postoczni, postoczniowych, że teren po zakładach ZPC Ursus jest praktycznie otoczony miastem. Tam jest żywa tkanka, te zdjęcia, co Państwo widzieli przed chwileczką, to są zdjęcia pokazujące tą ładną część Ursusa, tą część, która może nie wygląda najlepiej, te tory i te budowy w tej chwili. Natomiast za chwilę, bo to naprawdę te inwestycje, czyli ulica Nowomory i Nowa Lazurowa mają być zakończone w przyszłym roku, do końca 2012 roku, które są objęte budżetem już, zamkniętym i w tej chwili realizowanym. W związku z tym to jest akurat pozytywna część, którą Państwo pokazali wcześniej. Natomiast ja bym chciała Państwu pokazać troszeczkę, jak to wygląda w tej chwili. Niczym się to nie różni po zakładach, postoczniowych, tak? Są to zdewastowane ruiny, są to tereny, które są tak naprawdę w tej chwili nieużytkowane. Jest tylko niewielka część terenów po byłych zakładach ZPC Ursus, którą nabyli poszczególni właściciele i prowadzą tam jakąś działalność, natomiast jest to mniej niż 5% terenów po byłych zakładach ZPC Ursus. Tereny te tak naprawdę w tej chwili straszą i każdy, kto tam jeździ, są to tereny tak naprawdę nadające się tylko i wyłącznie do przebudowania i zrealizowania na nich nowego miasta. My to nazwaliśmy Smart City, dlatego że wydaje nam się, że w obecnej sytuacji budowanie zwykłych osiedli mieszkaniowych nie daje żadnej dodatkowej wartości dla przyszłych mieszkańców na tych terenach. Tereny, które w tej chwili, i powiem szczerze, że cały teren, ponieważ to samo stoi przed miastem Gdańskiem, olbrzymie wyzwanie zagospodarowania bardzo dużego terenu, który w tej chwili jest niezagospodarowany, który jest bardzo blisko centrum miasta. Może Ursus nie jest w centrum, tak jak stocznia, która jest, podejrzewam, jeżeli dobrze pamiętam, to od dworca z jakichś może 500-600 metrów. Ursus jest natomiast 9 kilometrów od Pałacu Kultury. Jak na Warszawę, to jest bardzo blisko. I to są tereny, które są w tej chwili całkowicie niewykorzystywane, które tak naprawdę są zurbanizowane, bo tam są drogi, tam jest infrastruktura, która jest możliwa do wykorzystania, natomiast z uwagi na toczące się prace, i to bardzo długo, do 2006 roku, prace przygotowawcze do planu przestrzennego zagospodarowania, te tereny nadal wyglądają tak jak na tych zdjęciach. Na tych terenach jest inwestor. My jesteśmy inwestorem docelowym. My nie jesteśmy właścicielem, który nabył te grunty w celach spekulacyjnych, żeby wykorzystać wzrost wartości i położenie w tym celu, żeby ten teren potem odsprzedać. Jesteśmy deweloperem, inwestorem końcowym. Wybudowaliśmy już w Warszawie trochę biurowców jako osiedli mieszkaniowych. W związku z tym mamy doświadczenie. I chcemy zrealizować coś, tak naprawdę nowe miasto na terenach po byłych zakładach ZPC Ursus, ponieważ jest to obszar 170 hektarów, z czego my jesteśmy właścicielem 58. Wydaje nam się, że jesteśmy bardzo istotnym partnerem do rozmowy dla miasta na temat przyszłości tego terenu i sposobu jego realizacji. Miasto w tej chwili przygotowuje plan przestrzennego zagospodarowania, który Państwo tutaj widzą. Ja podejrzewam, że dla Państwa niewiele to mówi, bo to muszą oglądać tak naprawdę urbaniści i oni są w stanie odczytać coś z takich map. Generalnie tereny zielone to oczywiście są terenami zielonymi i terenami publicznymi. Tereny, które Państwo tutaj mają zaznaczone na taki kolor czerwonawo-różowy, to są tereny w planie przestrzennego zagospodarowania przeznaczone pod tereny przemysłowo-usługowe. Taki różowy kolor to są tereny przeznaczone pod mieszkaniówkę, natomiast taki czerwony to są tereny przeznaczone pod usługi. Jak widać, proporcja pomiędzy tymi wszystkimi terenami jest bardzo równomiernie rozłożona, czyli to nie powstanie osiedle mieszkaniowe tylko naprawdę powstanie nowe miasto, które będzie miało swoje wszystkie funkcje. Taki jest plan, takie jest zamierzenie miasta. My jesteśmy tylko niemym uczestnikiem tego procesu, dlatego że miasto tak naprawdę, przygotowując plan,
zadała pytanie wszystkim właścicielom, znaczy jest tak ustawowo taka możliwość zgłoszenia wniosków do planu przed jego przygotowywaniem, natomiast w trakcie przygotowywania potem można składać tylko uwagi do tego planu. Liczymy na to, że plan zostanie uchwalony jeszcze w tym roku. To niewątpliwie pozwoli nam zrealizować naszą wizję naszych terenów i na późniejszych slajdach pokażę Państwu wizje, które my w tej chwili realizujemy, które chcemy w tej chwili zrealizować. I to nie jest wizja przyszłości, czyli jakaś coś, co nie będzie stworzone, tylko to są realne plany, które my w tej chwili przygotowujemy i po uchwaleniu planu będziemy starali się je zrealizować. To, co jest istotne, wydaje nam się, że dla tego planu to jest to, że jest to olbrzymia przestrzeń, 170 hektarów, która wymaga współpracy wielu różnych podmiotów, żeby ten teren został przywrócony miastu, bo na tym terenie za czasów zakładów ZPC Ursus pracowało, jeżeli dobrze pamiętam, prawie 30 tysięcy pracowników. 17, tak? Tylko 25. W związku z tym położenie Ursusa jest o tyle bardzo ciekawe, że i dlatego, dlaczego myśmy się zdecydowali kupić Ursus, ten teren po zakładach ZPC Ursus, że on jest bardzo dobrze skomunikowany. Jeszcze pozwolę sobie wrócić do tego slajdu tutaj, tej mapy, która pokazuje właśnie te dwie linie kolejki, które wcześniej Pan pokazywał na tych zdjęciach. Tu jest kolej prowadząca właśnie na południe Polski, czyli Katowice, Kraków. Natomiast u góry linia otaczająca ten teren od strony północnej to jest linia prowadząca do Poznania, Szczecina i na Berlin. W związku z tym ten teren jest świetnie skomunikowany transportem publicznym kolejowym, czego w Warszawie brakuje i jest to zamiennik metra. W tej chwili bardzo dużo ludzi dojeżdża do centrum Warszawy i potem rozjeżdża się po całej Warszawie w poszukiwaniu swoich miejsc pracy, wjeżdżając właśnie przez Ursus, przez przystanek Ursus kolejką, jak również przez Ursus Północny i Gołąbki. To spowodowało, że ten teren według nas jest bardzo atrakcyjny pod względem komunikacyjnym, bo mieszkańcy tego terenu tak naprawdę, żeby żyć i funkcjonować, nie będą potrzebowali samochodów, nie będą potrzebowali przemieszczać się transportem samochodowym po Warszawie. Jednocześnie te dwie inwestycje, o których wspominaliśmy, ulica Nowomory i ulica Nowolazurowa, powoduje, że ten teren bardzo mocno stanie się atrakcyjny pod względem komunikacji samochodowej również. Jedynie wprowadzenie planu przestrzennego zagospodarowania tak naprawdę zabezpieczy tereny dla mieszkańców i dla przyszłych, obecnych mieszkańców i przyszłych mieszkańców, które spowodują, że ten teren nie zostanie zabudowany tylko i wyłącznie osiedlami mieszkaniowymi. Niestety ekonomia powoduje to, że deweloperzy, jak nabywają tereny, to chcą oczywiście zmaksymalizować swój zysk. I trudno się im dziwić, każdy do tego dąży w swoich działaniach gospodarczych. W związku z tym zabudowują dostępny dla siebie teren, maksymalizując metry kwadratowe, które można uzyskać, nie pamiętając o tym, czy nie zabezpieczając terenów zielonych, terenów rekreacyjnych, czy terenów pod szkoły i przedszkola. Przez to, że ten teren jest tak duży, uznaliśmy, że tylko i wyłącznie we współpracy z miastem i na bazie przygotowanego przez miasto planu jesteśmy w stanie stworzyć jakąś większą wartość, jakąś nową, dodatkową wartość tych obszarów, żebyśmy stworzyli tak naprawdę nowe miasto, my to nazwaliśmy Smart City, które stanie się nową jakością dla tych terenów, jak również dla mieszkańców Ursusa. Ponieważ, tak jak na samym początku wspomniałam, kupując od syndyka w 2006 roku te tereny, kupiliśmy również Dom Kultury. Ten Dom Kultury, przyznam szczerze, że nie pamiętam, kiedy został zbudowany, ale to jest, podejrzewam, że to są lata gdzieś 60., 70., patrząc po architekturze tego budynku. Nabywając go, nabywając te tereny, nie mieliśmy świadomości tak naprawdę, że to jest istniejący, funkcjonujący Dom Kultury. W momencie, kiedy zorientowaliśmy się, że jest to istniejąca tkanka, że jest tam działający bardzo prężnie Dom Kultury, który jest jednym z dwóch domów kultury działających na terenie dzielnicy, który jest bardzo aktywny, który ma dużą historię, który prowadzi wiele akcji dla mieszkańców tego terenu,
Postanowiliśmy, że chcemy stać się członkami tej funkcji działania, którą prowadzi Dom Kultury w Ursusie. Uważaliśmy, że to byłoby wysoce niestosowne doprowadzić do tego, żeby ten Dom Kultury zamknąć, żeby zmienić go, żeby przeznaczyć te tereny na jakieś inne cele. Pomimo tego, że dzielnica przeznaczyła jeden ze swoich terenów pod wybudowanie nowego Domu Kultury i nowoczesnego Domu Kultury, jednak z uwagi na ograniczenia budżetowe miasta nie jest w stanie tego zrealizować przez najbliższych 5 lat. W związku z tym podpisaliśmy z dzielnicą Ursus Pakt dla Rozwoju Kultury na terenach dla Ursusa, po terenach nie tylko dla terenach ZPC Ursus, natomiast dla całej dzielnicy, dlatego że ten Dom Kultury w tej chwili świadczy usługi tak naprawdę dla mieszkańców dzielnicy, a nie dla terenów po byłych zakładach ZPC Ursus, bo tam naprawdę nic nie ma. Nasza koncepcja, która zakłada stworzenie Smart City, jest oparta tak naprawdę na założeniu, że jest to koncepcja wypracowana wspólnie z miastem, która umożliwi wybudowanie nowej przestrzeni miejskiej, która zagwarantuje wszystkie potrzeby mieszkańca i stworzy nową jakość. Szanowni Państwo, to bardzo górnolotnie mówi się o nowej jakości życia, natomiast jakość życia jest o tyle, przekłada się bardzo prosto na codzienność, w której Państwo muszą funkcjonować i żyć. Czyli tak naprawdę, jak daleko Pan musi jechać? Państwo muszą jechać do pracy, jak daleko Państwo muszą, ile czasu Państwo spędzą w samochodzie, czy w autobusie, czy w tramwaju, żeby dojechać na uczelnię, jak daleko Państwo muszą iść, czy jechać, żeby odprowadzić dziecko do szkoły, przedszkola, czy ile czasu Państwo spędzą, żeby dojechać do miejsca, gdzie robią Państwo zakupy. Istotne jest to, żeby te wszystkie funkcje spełniał teren, na którym się mieszka, żeby te wszystkie funkcje można było spełnić poprzez przejście na pieszo, tak? Czyli dojście do tego, do tych obiektów, nie pokonując tego przez jadąc pół godziny samochodem, czy autobusem, czy tramwajem. To, od czego my zaczęliśmy, to jest pakt dla kultury na Ursusie, o którym będę mówić jeszcze troszeczkę później. Natomiast to, co chciałabym Państwu pokazać, to teraz te nasze wizualizacje, które są oparte na planie przestrzennego zagospodarowania. To jest dokładnie odzwierciedlenie tego, co mówi plan przestrzennego zagospodarowania przygotowany przez miasto. Chcemy zacząć od rewitalizacji terenu zielonego, który jest terenem przed główną siedzibą kiedyś zakładów ZPC Ursus, który jest bardzo ładny. Tereny, tu zresztą widać było na zdjęciach po stoczni, że tereny po tych byłych zakładach tak naprawdę są bardzo ładnie zazielenione. One są stare drzewa, które urosły razem z tymi zakładami. Drzewa zostały, zakłady upadły. Natomiast ta rewitalizacja właśnie jest możliwa przez to, że będziemy w stanie ten teren bardzo szybko przywrócić ludziom, przede wszystkim budując tam park, który tak naprawdę trzeba tylko i wyłącznie zrewitalizować. Tutaj przedstawię Państwu kilka wizji, które są oparte zgodnie z planem przestrzennego zagospodarowania, które pokazują, co chcemy zrealizować. Tutaj to zdjęcie, które Państwo widzą w tej chwili, to jest budynek, który jest w tej chwili w trakcie projektowania w oparciu o plan przestrzennego zagospodarowania, który jest wyłożony, który liczymy, że zostanie przygotowany, uchwalony w tym roku. I tak ten pierwszy budynek będzie wyglądał. To jest pierwsze osiedle mieszkaniowe, które chcemy zrealizować w oparciu o plan przestrzennego zagospodarowania. To są 4 budynki, które będą wyglądały tak, jak Państwo widzą, w którym w środku będzie teren zielony. Tutaj po lewej stronie Państwo widzą park, który jest otoczony tak naprawdę, otacza tak naprawdę Dom Kultury. Ten budynek, co Państwo tutaj widzą z tymi czerwonymi oknami, to jest obecny Dom Kultury działający prężnie, który właśnie ten park będzie tak naprawdę przedłużeniem działalności Domu Kultury. Chcemy, żeby to była taka nowoczesna forma kultury, która wychodzi poza budynki, wychodzi poza ramy 4 ścian i ten park, żeby stał się taką sceną, na której będzie się działo wiele różnych wydarzeń artystycznych. Na terenie Ursusa działa kilka organizacji. My współpracujemy między innymi z Fabryką Pasji, z Akcją Kultura, która na terenie zakładów ZPC Ursus już teraz tworzy właśnie różnego rodzaju happeningi, wydarzenia artystyczne.
Bo uważamy, że tą historię trzeba zachować, tak? Że tą historię trzeba zachować, ale też przedstawiać ją w nowy sposób. To, co pani tutaj wcześniej powiedziała, że istotne jest, żeby ta historia była żywa, to żeby ona nie zachowywała się tylko w faktach historycznych i przekazach, ale żeby ją zaczęli odkrywać i współtworzyć potem młodzi ludzie, którzy będą to odczytywać w zupełnie inny sposób. Zaczęliśmy od Paktu dla Kultury, dlatego że mieliśmy taką możliwość, tak? Nabyliśmy Dom Kultury, który jest bardzo istotny. Jednocześnie tutaj na tym slajdzie tutaj widać nad tymi czterema blokami, które mamy nadzieję, że powstaną w przyszłym roku, rozpoczniemy inwestycje w przyszłym roku, chcemy wybudować przedszkole, które będzie częścią kolejnego paktu, który chcemy zawrzeć, to jest pakt edukacyjny dla tych terenów. Dlatego, że oświata jest bardzo istotna dla świadomości i zżycia się z tym terenem, bo właśnie jakość życia świadczy o tym, że ci ludzie tam mieszkają, tam się edukują i tam pracują. I w ten sposób budujemy taką tkankę świadomości ludzkiej, która powoduje, że się z tym terenem związują ludzie, którzy tam przyjeżdżają, że stanowi to ich miasto, to jest najważniejsze. W rozmowie z dzielnicą bardzo często było poruszane, że to będą nowi ludzie, napływowi. To, co pani tutaj mówiła, że jest pewnego rodzaju konflikt pomiędzy obecnymi pracownikami w stoczni, nowymi inwestorami i dzielnicą czy władzami miasta. My staramy się, żeby takiego konfliktu nie było. Staramy się, żeby nasze działania były bardzo mocno osadzone w kontekst historyczny. Chcemy stworzyć muzeum na terenie po zakładach ZPC Ursus. Staramy się współpracować z Domem Kultury i staramy się współpracować z różnymi organizacjami, które w tej chwili funkcjonują na terenach po byłych zakładach ZPC Ursus. Bardzo współpracujemy z Misją Kamiliańską, o której tutaj pan Bendyk wcześniej wspomniał, która tam funkcjonuje, która rzeczywiście naprawdę dba o tych ludzi, którzy mają problem ze swoją rzeczywistością. Pakt dla Kultury został podpisany w porozumieniu z dzielnicą. Ma tak naprawdę na celu zagwarantowanie dzielnicy funkcjonowania Domu Kultury przez najbliższe 5 lat, dopóki nie będą sobie w stanie wybudować nowego Domu Kultury, który mają już pozwolenie na budowę, na działanie na zasadach naprawdę niekomercyjnych. Tak? My wynajmujemy ten Dom Kultury za naprawdę 100 zł. Roczny przychód, który moglibyśmy osiągnąć, jest ponad 500 tysięcy rocznie, w związku z tym jest to niewątpliwy wkład nasz w działalność Domu Kultury. Jednocześnie wspieramy wszelkiego rodzaju działania Domu Kultury, nie tylko finansowo, ale również merytorycznie z naszej strony. To, co chcielibyśmy, zaczynamy, tutaj pokazuję Państwu, może przejdę, to jest właśnie ten slajd pokazujący pierwszą naszą inwestycję, Dom Kultury wraz z parkiem, cztery bloki, które chcemy tam postawić, jak również właśnie szkołę, przedszkole i żłobek, które zamierzamy, niewątpliwie przedszkole i żłobek zamierzamy realizować. Zaczęliśmy od kultury, bo uważamy, że to jest bardzo istotne i mieliśmy taką możliwość, mieliśmy taką szansę, natomiast uważamy, że kolejnym etapem, który musimy zrobić, to jest edukacja, aby stworzyć to miejsce od nowa. Następną rzeczą, to co rozmawialiśmy jeszcze w ramach Domu Kultury, chcemy stworzyć muzeum, które dokonań, tak, bo Ursus został swoje początki mniej więcej około 1926 roku. To, co się wydarzyło, tak naprawdę wchłonął on potem olbrzymie tereny kilku wsi, między innymi Szamoty i Czechowice, które tam były. W latach 70., 80. rozrósł się do olbrzymich terenów i w tej chwili stanowi olbrzymi teren niezagospodarowany, w którym związana jest tylko tak naprawdę historia, przeszłość, wspomnienia mieszkańców, które są różne. Natomiast my chcielibyśmy tam stworzyć naprawdę nową jakość, dać szansę nie tylko młodym, ale również obecnym mieszkańcom na funkcjonowanie w tej tkance. Tu nie jest pokazane, Szanowni Państwo, na tym slajdzie, ale tutaj obok, po prawej stronie,
jest urząd dzielnicy, ten teren, który po prawej stronie Państwo widzą, jest tak naprawdę terenem zagospodarowanym, na którym funkcjonuje kilkanaście firm, które zrewitalizowały swoje budynki. To są budynki wybudowane w latach 70. W tej chwili to są budynki ładnie wyglądające, które rzeczywiście funkcjonują i tutaj jest jakaś tkanka, jest życie. Natomiast pozostałe tereny ZPC Ursus no, wyglądają nie najlepiej. Nie chcielibyśmy oczywiście zapomnieć o ekologii. Ten teren, pomimo że były tam zakłady ZPC Ursus, przez wiele lat wykonaliśmy badania geologiczne, które nie wykazują skażenia, które nie pozwalają wybudować tam osiedli mieszkaniowych. Jednocześnie chcielibyśmy bardzo mocno nasze działania, szczególnie edukacyjne, pójść w kierunku ekosolidaryzmu, ekologii, budowania nowej świadomości, segregacji śmieci, solarów słonecznych i też między innymi polityce informacyjnej, które chcemy bardzo dużo czasu poświęcić na to i energii na to, żeby ludzie mieszkający byli świadomi właśnie swoich praw, jak również tego, co mogą sami zdziałać poprzez to, że segregują śmieci, że oszczędzają energię. Wiem, już kończę, wiem, już. To, co chcielibyśmy Smart City, na czym chcielibyśmy też oprzeć Smart City, tak, na nowoczesnych technologiach. Chcielibyśmy, żeby na naszych terenach Wi-Fi było ogólnodostępne, żeby to był cały obszar, który my dysponujemy, żeby było ogólnodostępne. Rozmawiamy z kilkoma prowajderami, którzy mieliby ten teren razem z nami w tym kierunku zdevelopować. Chcielibyśmy, żeby na tym terenie powstawały inkubatory przedsiębiorczości, które, bo te tereny nadają się do tego, tak? To są tereny po byłych zakładach ZPC Ursus, to kiedyś była kolebka polskiej, przynajmniej tak się mówiło, polskiej myśli technologicznej, lata 60., lata 70. Chcielibyśmy to podtrzymać, tak? Chcielibyśmy, żeby na tych terenach usługowych, którymi dysponujemy, powstawały biurowce, w których będziemy starali się to wybudować w tak nowoczesny sposób, żeby ściągnąć najemców, dla których wartością będzie dodana nowoczesna technologia. W związku z tym będą oni jej potrzebowali i wykorzystywali do swoich celów. To, co chcielibyśmy tutaj powiedzieć na temat jeszcze Ursusa, że chcielibyśmy, żeby ten teren przekształcił się w naprawdę nowoczesne miasto, żeby to nie była kolejna dzielnica. Mamy kilka przykładów w Warszawie dzielnic, które tak naprawdę są sypialniami. Chcielibyśmy od tego odejść, chcielibyśmy razem z miastem mieć możliwość stworzenia czegoś, co będzie nowoczesne i gdzie ludzie będą chcieli mieszkać, ale nie tylko mieszkać, ale też i pracować, też się edukować i spędzać swój wolny czas. I ja myślę, że to. Jeżeli Państwo mają jakieś pytania. Dziękuję. Bardzo będziemy jeszcze właśnie w dyskusji na pewno wracać do pewnych szczegółów, godząc pewne doświadczenia pozytywne i negatywne ze stoczni, z wizją i z tym pytaniem, jak ją zrealizować.